Lech i Jarosław Kaczyńscy zostali laureatami Nagrody 25 lecia Gazety Polskiej. Nagroda zostanie wręczona prezesowi Prawa i Sprawiedliwości podczas uroczystej gali 6 lutego. Do Polski Ekaterin Beruaszwili przyjechała jako 14-latka, dzięki pomocy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tu przeszła operację, która ocaliła jej. Redaktor naczelny tygodnika Tomasz Sakiewicz napisał w felietonie, że Lech i Jarosław Kaczyńscy to ludzie, którzy całkowicie zmienili Polskę, przeprowadzili nas od postkomunizmu do normalności, do państwa w pełni suwerennego. Lech Kaczyński zapłacił za to życiem. Jego geopolityka dzisiaj zaczyna odnosić triumfy. Sprawa Międzymorza stała się ważnym elementem polityki nie tylko polskiej czy krajów naszego regionu, lecz także Stanów Zjednoczonych, wskazał. Dzisiaj Jarosław Kaczyński stoi na czele najsilniejszej w historii proniepodległościowej formacji politycznej. Rządzi, choć oczywiście nie bez ograniczeń, silną ręką, zmieniając błyskawicznie kraj, dodał Sakiewicz. Lech i Jarosław Kaczyńscy byli w PRL działaczami opozycji antykomunistycznej, związani z Komitetem Obrony Robotników i NSZZ Solidarność, po 1989 roku senatorami pierwszej kadencji.